Cześć, z tej strony Wiśnia, jest w pierwszym odcinku z Star Warsów. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby daily ciągła się jak najdłużej. Gdzie będziemy grać w Star Warsy? To będzie moja kolejna nowa seria na kanale, bo jest jeszcze jedna, o której nie wiecie. No i będziemy grać najpierw kampanię, może trochę później online, jak już przejdziemy kampanię. No i co? Zaczynamy. Ogólnie fajna gierka, jedną mi się sobie przyszedłem, ale na moim innym koncie, głównym koncie. No i co? Gramy. Jeden gracz, kampania. Główny wątek. Graj w kampanię. Zaczynamy. Jeszcze coś. Dobra, to weźmy sobie na taki normalny poziom trudności. Dobra, ładuje się, czekamy. Tak w ogóle to dzisiaj będą aż dwa odcinki. Jeden będzie po południu, drugi będzie już tak bardziej w nocy. Dobra, na razie się ładuje, już nie będę robić cięcia, niech się ładuje. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji. A ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. Przyjmij moją ofertę. Chcę tylko ten kod. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. VZ. 626. Okej. Droid taktyczny AID-10. O wiele bardziej zaawansowany niż AID-9. Nie będzie łatwo się do ciebie włamać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjną procedurę? Niestety nie mamy kodu dostępu do tego droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Analiza wykazała, że ten AID-10 jest wyposażony w elektrooście. Który nie działa, gdy droid jest dezaktywowany. Póki nie usłyszy kodu dostępu, jest niegroźny. Czy mogę zasłuchać? Proszę, daj mi pracować. Zrozumiano. Zamilknę do chwili, aż zakończysz masakrowanie tej taktycznej jednostki AID-10. Okej, mogę go porazić. Dobra, od razu. Zdaje się, że AID-10 został aktywowany zdalnie. Dobra. Przeznaczyliśmy się w droida. Powiesz z ich komputera plany okrętu, a następnie mnie odszukaj.
To mnie nie zaatakuje, z tego co pamiętam. Okej, okay. Tutaj możemy dostać się do kamer tymi czymś. Ja sobie chętnie sprawdzę. Dobra, mamy tą kamerę. Dotrzyj do mnie systemem wentylacji. Dobra, on mi nic nie zrobi. Tutaj mamy jeszcze dużo takich. Przestań, proszę. Po co w ogóle próbuję? Okej, jeszcze jedno tutaj było. Co to jest? To jest coś innego. Znaleziono przedmiot kolekcjonerski. Okej. Okay. Tutaj są te... ta wentylacja. Wchodzimy. O ja. Za bardzo się przejmujesz. Tak? Wiesz, kogo mamy w bloku więziennym? Jakąś imperialną szykę z sił specjalnych. O kurde. Może ja lepiej szybciej troszkę pójdę. Nie mogę dotykać, bo mnie usłyszą. Czekajcie, opcje. Weźmy może na 30. Dobra, teraz czekamy aż to zniknie i lecimy. O, dobra. Tutaj możemy zejść. Okej, i znowu jesteśmy w trzeciej osobie. Mam nadzieję, że... Okej. Ej, jak gdzie się prowadzi? Dowództwo oczekuje informacji przed Endorem, jeśli to możliwe. Dobrze niż się spodziewaliście. Szyb jest wyjątkowo złożony. Postaram się przyspieszyć pracę, ale niczego nie obiecuję. Przekażę go. O, ja cię... Dobra, udało się. Lecimy szybko do celu. Ja cię nie mogę. No to fajnie. Dobra, już raczej przegraliśmy. Nie mogę nic zrobić. Kurde. Nie, muszę chyba poczekać, aż przejdzie. Powrót do gry. Okej, okay, tym razem go nie ma. Przed moją celą jest zbyt wielu rebeliantów. Znajdź inną drogę. Wiem, zauważyłem i zauważyłem też to, że możemy iść znowu wentami. Się gapi w tą stronę. Dobra, teraz szybko. Dobra, jest. Lecimy. Aha! Nawet tego nie zauważyłem, a to przyszedłem. Jeszcze jedno jest. Dobra. Okej, okay, i znowu jesteśmy w trzeciej osobie. O kurde. Tu jest ich dużo, więc ja bym wolał jak najbardziej wysoko lecieć. Ale nie mogę. Blokada. Trzeba wyłączyć ją w jednym z ich terminali. Daj znać, gdy skończysz. Nikt mnie nie zauważył. Kto ten robot? Dobra. Lecimy. I teraz... Skończone. Teraz dołącz do mnie. Dobra. On jest pokonany. Dobra, lecimy do niej. Gdzie? Tędy. Dobra.
jesteśmy już blisko. Tak, już jesteśmy u niej w celi. Jesteś blisko. Dobra. Uwolnienie. Mamy nawet czym atakować. Później zastanowimy się, co z tobą zrobić. Na razie bądź cicho i nie kombinuj. Mamy jakąś pałkę. Nie wiem, co to jest dokładnie. Prale leży. Okej. Szybko. Dobra, leży. Udało się mi pani złapać? Nawet o tym nie pomyśleli. Prawdę mówiąc, działamy wbrew protokołowi. Powinniśmy po prostu wysadzić ich okręt. To by było zbyt podejrzane. Jeśli to ma się udać, musimy być subtelni. Rozumiem pani. Wzywam niesłomną wiarę. Wiecie już o sygnale alarmowym wzywającym okręty sojuszu do układu Kalan. Dzięki temu Forterowi odwrócimy uwagę Imperium od Sulust. Gromadzimy flotę, by przygotować się do ataku na Endor. Dołączcie do nas. Może ja ci wciąż myślą, że nie wiemy o Sulust. Mają pojęcie, co ich czeka na Endorze. Okej. Mamy broń. Ja cię nie mogę. Nie wierzymy w to, ale to jednak prawda. Można tutaj mieć pierwszą sobie kamerę. Leży. Mam nadzieję, że mnie nie wykryli. Dobra. W pierwszej osobówce sobie pogram, znaczy w trzeciej osobie. Nas nie zaatakuje. Agencie Husk, dotarłam do centrum łączności. Usunięcie wiadomości włączy alarm. Szykujcie się do ewakuacji. Zrozumiano. A ten bocik? No, chyba nic nie robi. Dobra, już mnie zauważyli. Gnoje. Zlokalizowałam zaszyfrowaną wiadomość. Okej, lecimy. Będzie podobno alarm. Szybko dawaj mi tą broń. Ona jest jakaś lepsza.
Ok. O Jezu! Lecimy jak najszybciej do wyjścia, bo jest alarm. Był ten srebrny bot! Halo. Siema, Aniu. Fajne. Dobra, nie zajmujmy się nim. Dawaj, już. Leżą. Co? Aha. Dobra. Ale łatwo z nimi. Kurde. No ta ręka. Jest. Leżą. Nie ma? No. Lecimy dalej. Oja. Tu nie? To którędy? Ten? Co to? O kurde! Dobra. Dobra, przeładuję sobie. Dobra. Co? Ja cię nie mogę. Nie dam się. Czemu on tego nie otworzył? Dobra, otworzył. Wezmę sobie gryza batona. Byle co.
Dobra, jest. Agencja Hank, jestem na miejscu. Tak jest, pani komandor. Ewakuacja w toku. 3, 2, 1. Komandor na pokładzie. Spocznij. Misja udana, pani komandor. I do tego zero strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko, obliczenia skoku były idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było miękkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Jabez? Wciąż gnębi mnie w snach. Poinformować admirała. Tak jest, pani komandor. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest flota. Rebelia dzisiaj skona. Okej, czyli to był taki prolog, tak jakby. Okay. Gdzie my jesteśmy? Rozkaz, pani komandor. Proszę, status. Powiedzcie generałowi Solo, że to potrwa. Odzyskamy. Nie, zwaliłem to. Co to jest? Nie mogę się ruszyć, ale a dobra. O, dobra. Kartę odblokowaliśmy jakąś. Seryjny szpica. Przyjmy sobie to. Komandor Aiden Verso dowodzi oddziałem informacyjnym leżący. Nie, ja nie chcę tego. A nie, dobra, to było jednak to. Złe problemy Imperium. Innymi metodami, dzięki doświadczeniu w walce i pilotażu. Nie wiem, co mi to ma dawać, ale trudno. Ale piękne to było. Dobra. Trzeba opanować tą całą sytuację. O nie. Kurde, nie takie łatwe. Dobra, trzeba to przeżyć. Tu
już załadowało się. Dobra, już. Jeden cel przed nami. Tam ucieka. Łatwo. Widzę dwie grupy uderzeniowe. Jedna jest przy bunkrze, druga pilnuje leżącej maszyny krwi. Dobra, to mi zadaje HP, nie? Zajmiemy się tym. Kurde, nie udało się chyba. Co ty do mnie mówisz? Koniec. Bunkier zabezpieczony. Już? A nie, chyba tylko tamto, tutaj są. A nie, dobra, jest. Zabijcie go, no. Pani komandor, rebelianckie posiłki w drodze. Strzelać bez rozkazu. Neutralizować wszystkie cele. Tak, rozumiano. Dobra, zbliżamy się do tego celu. Już nikogo nie ma. Chyba. Mam parcie, mamy jakąś strzelbę. No chyba cię głowa boli teraz. Jakim cudem... Za mną się nagle znaleźli. Ja cię nie mogę. Ale mam jakąś pompę. Możemy ją używać. Dobra, jeszcze raz. Już, już. Jeden cel przed nami. Na mój znak. Ścieżce przed nami. Widzę dwie grupy uderzeniowe. Jedna jest przy bunkrze, druga pilnuje leżącej maszyny kroczącej. Ja cię. Dobra robota, agencie. Zajmiemy się tym. Jak on... Ja tak nie mogę. Znowu rebelianci. Na mój sygnał. Aj, nie trafiłem. No nie! Dobra. Nie, robię cięcie. Dobra, lecimy, jestem już tu. Szukam przeciwników. Ale na razie nikogo nie widzę, może przeskanujmy. Tam są. Dobra. Rebelianckie posiłki w drodze. Strzelać bez rozkazu. Neutralizować wszystkie cele. Tak, panie. Zrozumiano. Okej, leżą. Jak to z tyłu? Otaczają nas gnoje. Dobra, jeden dół. Ha, patrzcie co oni robią, no dobra. Dobra, udało się. Przegrupować się i zaraz ruszamy. Przegrupowanie. Wszyscy. Dowódcy rebelii musieli ruszyć dalej. Też powinniśmy. Platforma czwarta obok. Jest tam jakiś prom? Nie, tylko myśliwce Taj. Nawet lepiej. Zachowajmy ostrożność. Nie wiemy, ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak, jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. To niemożliwe. Co? Otrząsnąć się. Nie czas na stypę. Musimy się stąd zabierać.
nowa jednak. Musimy dotrzeć do platformy i zdobyć myśliwce Tai. Tylko tak wrócimy na Corvusa. Agencie Miko, wykonaj zwiad. Tak, wziąłem. Dobra. Husk, skontaktuj się z wyżynaczem. Muszę porozmawiać z admirałem. Tak, pani komandor. Przekazuję transmisję. Już przestali? Admirale, oddział Inferno ewakuuje Endor. Jaka jest sytuacja? Wiceadmirał Sloan nakazała odwrót. Wycofujemy się z układu. Wracaj na okręt. Przetrwaj. Prześlę współrzędne, pod którymi się spotkamy. Tak jest. Odezwiemy się, gdy dotrzemy na Corvusa. Nie rozumiem, jak do tego doszło. Nasz plan był bez skaw. Ktoś popełnił błąd. Dowództwo przeoczyło coś ważnego. Znowu. Nie, musi chodzić o coś więcej. Mieliśmy nad rebeliantami przewagę liczebną i sprzętową. To proste. Imperator nie dotrzymał. Dobra, to już by było na koniec w tym odcinku. Nie będę czekać, aż oni wkrótce skończą gadać. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli odcinek wam się podobał. I pa, pa, do następnego odcinka.